Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Obecnie będziemy rozważali lekcję numer 5 zatytułowaną Wzrastanie w Chrystusie. Tekst pamięciowy. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. List do Kolosjan 2, werset 15. Zwycięstwo Chrystusa na krzyżu określa zakres zwycięstwa, w którym chrześcijanin może wzrastać. Poprawka do fundamentalnych zasad wiary uchwalona podczas 58. Ogólnoświatowego Zjazdu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w roku 2005 została zatytułowana Wzrastanie w Chrystusie. Gdy analizuje się tę zaakcentowaną w ten sposób zasadę wiary, nasuwa się kilka spostrzeżeń. Jezus pokonał szatańskie moce zła. Dzięki niemu możliwe jest zwycięstwo nad tymi mocami, w tym także ich przejawami w dotychczasowym życiu człowieka. Wreszcie istnieją warunki, na których zwycięstwa te mogą realizować się w życiu człowieka. Te spostrzeżenia będą przedmiotem naszego studium w ciągu 3 kolejnych tygodni. W tym tygodniu będziemy rozważać charakter zwycięstwa odniesionego przez Chrystusa na krzyżu. Dzięki swemu zwycięstwu nie tylko nad grzechem, ale także nad wszelkimi siłami przeciwnymi ludzkości i Bożemu stworzeniu, Syn Boży wywalczył zbawienie dla nas. Gdy będziemy starali się zrozumieć to, czego Jezus dokonał dla nas, będziemy lepiej przygotowani na zrozumienie tego, co może być naszym udziałem w tym życiu. Jego zwycięstwo może być naszym zwycięstwem, jeśli tylko je przyjmiemy. Warunkiem otrzymania go jest dokonanie przez nas wyboru i przyjęcie tego zwycięstwa. Zwycięstwo to nie zostanie nikomu z nas dane wbrew naszej woli. Część na niedzielę. Odkupienie. Chrześcijaństwo jest religią odkupienia, według której ludzie są zbawieni z tragedii grzechu przez to, czego ktoś, w tym wypadku Jezus, dokonał dla nich. Tak więc chrześcijaństwo odróżnia się od wielu religii prawa, w których każdy może wydobyć się z upadku poprzez swoje starania, przez dobre uczynki. Potrzebujemy odkupienia, gdyż według Biblii ludzie bez Chrystusa są bezgranicznie zniewoleni przez grzech i skazani na śmierć. Nie mogą o własnych siłach wyzwolić się z tego podwójnego przekleństwa. Położenie grzesznika wymaga interwencji z zewnątrz, a interwencja ta ma wysoką cenę. Nowy Testament wyraźnie uczy, że ceną tą jest śmierć Jezusa na krzyżu. Co poniższe wersety mówią o odkupieniu? Księga Izajasza, 35 rozdział, 10 werset. I wrócą odkupieni przez Pana i pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną. Ewangelia Marka 10:45. Dziesiąty rozdział i werset 45. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. List do Galacjan, 4 rozdział, 4 rozdział i werset 4-5. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi,
aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. List Tytusa, 2 rozdział i werset 14, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. List do Hebrajczyków, 9:12. Wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. I pierwszy list Piotra, rozdział pierwszy i wersety 18-19. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Z nowotestamentowego punktu widzenia odkupieńcza śmierć Chrystusa ma charakter ofiarny i zastępczy. Jezus zajął nasze miejsce, poświęcił siebie za nas i cierpiał za nas, abyśmy mogli uniknąć przeznaczonego nam losu. Choć niektórzy odrzucają ten pogląd, gdyż nie podoba im się myśl, by ktoś miał cierpieć za kogoś, zwłaszcza za winnych, ta koncepcja jest jednak sednem Ewangelii. Gdy Nowy Testament mówi o odkupieniu, wówczas, o ile nasze językoznawstwo nie zawodzi, oznacza to, że Chrystus zapłacił cenę naszego odkupienia. Stopień, w jakim zapłacono cenę, musi być odpowiednio do wartości przedmiotu. Wskazuje na równoważność, zastępstwo. Pomyśl o tym, co w twoim życiu wydaje się niemożliwe do zniesienia. O tym, czego nie masz nadziei poprawić ani zmienić na lepsze. W ten sposób jesteśmy zupełnie bezradni w kwestii zbawienia o własnych siłach. Jak ta świadomość pomaga nam lepiej zrozumieć to, co Chrystus uczynił dla nas na krzyżu? Co ważniejsze, jak to zdumiewająca prawda o odkupieniu powinna wpłynąć na nas i na nasz sposób życia? Dziękuję bardzo.